Trzymaj się pięknie. Drodzy Państwo, zachwalamy ten moment. Na pewno też niebezpieczne. To małe kółko, tylne, mogło się niebezpiecznie przy hamowaniu podnieść do góry. Wtedy cyklista na dużą prędkość, ktoś mu wybiegł na drogę, czy wpadł w jakąś dziurę. Często się zdarzało tak, że przelatywał przez kierownicę. I mówiąc o tym długim dystansie, pokonywał najdłuższy dystans. Dystans na tamten świat, niestety. Drodzy Państwo, Amerykanie wyszli temu niebezpieczeństwu naprzeciw i skonstruowali igla. Głośne brawa! Drodzy Państwo, tak jest, to jest na bicykle odwrócony. Przednie koło małe, z tyłu duże. Wszystko dobrze, tylko trochę trudniej na niego wsiąść. Trzymajmy kciuki za Kubę! Wow! Za pierwszym razem. Brawa dla niego, drodzy Państwo. I zobaczcie sami, Kuba jest już pochylony mocno do przodu. Ale tam się wszystko... Nie jest łatwo skręcać, bo jednak to skrętne duże koło daje więcej możliwości. Przepraszam, jednak jest bezpieczny. Już może hamować. Nawet kwałtownie. Już może duże prędkości uzyskiwać na nim. Jednak, żeby się rozpędzić, musi to robić delikatnie, bo to kółko przy rozpędzaniu łatwo podnieść do góry. A czemu się ten pojazd nazywa orzeł? Zobaczcie sami, zaraz nam będzie tutaj ten orzeł lądować. Coś tam może winie? Wow! Drodzy Państwo, rok 1880. Słuchajcie, wszystko by było fajnie, ale drodzy Państwo, nie ma wśród nas pojazdu, znaczy wśród tych pojazdów zaprezentowanych nie było pojazdu, który byłby wspólnym mianownikiem dla mężczyzn i kobiety. Drodzy Państwo, również Amerykanie, William Hillman, jeśli się nie mylę, zbudował pierwszy trycykl i tu się pasja połączyła. Drogie Panie, głośne brawa dla niego. No i tutaj Dawrzemka, który nie wiem, czy dzięki urokowi osobistemu, ale może urokowi pojazdu zdobył, podbił serce tej pani i zabrał ją trycyklem. Głośne brawa, drodzy Państwo. Od razu też powiem, że zarówno na bicyklach, jak i tym trycyklem będziemy chcieli, abyście dzisiaj spróbowali jazdy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji na przestrzeni całego Przedmieścia Krajowskiego. I będziemy Was szkolić, ale zanim to zrobimy, pokażemy Wam też jazdę na wysokim poziomie. Bo nie tylko jazda na bicyklach z punktu A do punktu B była ważna, a ważne też, drodzy Państwo, były trik. Słuchajcie, jeszcze wyjadę tylko na środek. Zaprezentuję pomysł francuski. Francuzi pomyśleli sobie, że skoro Anglicy zrobili wielkie koło, stworzyli bicykl, jeżdżą szybko, daleko, mają po prostu te 7-milowe buty, to oni nie, oni wygrają w tym wyścigu i zrobią koło, które ich po prostu totalnie przyrośnie, tak jak ja teraz jestem w środku i mam je wokół siebie. Słuchajcie, no niestety ten pojazd, mimo że jest najbardziej okrągłym kołowcem, rowerem, no niestety z uwagi na ciężar nie dał Francuzom zwycięstwa. To bicykl stał się tym pojazdem, który wygrał, który chcemy Wam teraz troszeczkę dokładniej wjeździe na wysokim poziomie zaprezentować. Natomiast Francuzom należą się też brawa. Ja się cieszę, jeżdżąc na nim, za każdym razem, kiedy wysiadam ten pojazd, wychodzi mi to coraz lepiej. Jest naprawdę trudny. No, Wam go nie proponujemy, bo można się naprawdę tutaj na nim nieźle wyłożyć. Wow! Słuchajcie, niesamowita energia, jaka jest wytwarzana przez koło, tak zwana siła odśrodkowa. To za chwilę ona wprawi bicykle w ruch. Trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się nic nie stało. Krzysiu, jesteś gotów? Słuchajcie, brawa dla niego. Jest jeden z cyklistów, który naprawdę jazdę na wysokim poziomie. No, ma opanowaną... No, Krzysiu, powiem, że nie ma do perfekcji. Ja tylko znajdę bicykl. Jest czerwień. Czerwony podobno szybszy. Zgadza się, Marku? No dobrze, słuchajcie. ABC jazdy widzieliście, wejście na bicykl, nogę na stopkę, ale tak naprawdę Krzysiu zaraz. Una papel.
To jest Krzysztof, robimy świecę. Oj się! Proszę Państwa, świeca jest jednym z najtrudniejszych trików do wykonania na bicyklu. Także prosiłbym Państwa, żeby zachęcić chłopaków brawami, głośnymi brawami, ponieważ to dla nich właśnie Państwo, oni występują. Dobrze, tak robimy na Facebooku. Jeśli chcecie nas porobić, to jest kata. Tak robimy. Jeśli chcecie, żebyśmy szli. Dajcie teraz, prosimy nas znaleźć do bicyklu. Kaszpieci, bo no, ja bym z Państwa muszę się przyznać, że nie wiem, czy się spodziewać. Tak, teraz chłopaki zaczną się przygotowywać do wykonywania świecy. Świeca jest niezwykle trudnym w opanowaniu i oczywiście też w wykonywaniu trikiem. Proszę Państwa o trzymanie kciuków za chłopaków. Będą oni zaraz gotowi. Dokonają kilka najazdów, kiedy będą czuli, że są już gotowi. Pokażą nam, jak wygląda świeca. Jeszcze jedno kółko, to jest taki trik, który wymaga przygotowania od cyklisty, od odpowiedniej prędkości na bicyklu. Zaraz Państwo zobaczą czemu. Jeszcze raz, proszę Państwa, widzę, że tutaj chłopaki naprawdę budują ogromne napięcie na bicyklu. Używa mięśni swoich nóg, żeby utrzymywać równowagę na nim. Jest to niezwykle męczące zadanie. Proszę spojrzeć, już ma za sobą pierwszą część ubioru, cylinder. Nadszedł czas teraz, żeby założyć piękny frak. Łukaszu, wybierz sobie frak, który ci pasuje. Co się stało, Łukaszu? Proszę Państwa, nie wiem, jak w Warszawie, ale w Łodzi to jest takie powiedzenie, że zawsze wszystkiemu winni są cykliści. Zobaczcie, co mi tutaj zgotowali. Już mi związali rękawy, no. No, to jest taki nasz mały żart do Łukasza, żeby jeszcze mu troszkę bardziej utrudnić, żeby Państwo zobaczyli, jak wieloma rzeczami można sobie poradzić, stojąc na bicyklu, utrzymując równowagę na wysokości około 2,5-3 metrów. Proszę spojrzeć, w tym momencie Łukasz obie ręce ma za sobą, jest to najtrudniejszy moment, ale poradził sobie z nim doskonale. Już teraz zasłużył na brawa, ale to oczywiście nie jest koniec naszego pokazu. Drodzy Państwo, James Starley, jakoś legenda każdej niedzieli. O 5:00 marzył herbatę dla swojej Angeli. Szukamy takiej Angeli, może któraś z Was, drogi panie, zechce spróbować herbaty, angielskiej herbaty marzonej na bicyklu. Ja mam nadzieję, tak zapowiadam pewnie, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda. Pytanie tylko, czy herbata ma być zdrowa czy mocna? Jest już. Już mamy tutaj chętną damę. Proszę sobie tutaj stanąć. Tutaj w tym miejscu oczywiście dama nie będzie sama podchodziła. Zapraszam do mnie. Pani ma na imię? Raisa. Dobrze. Proszę, stajemy tutaj sobie razem i będziemy sobie pięknie obserwować, jak Łukasz nam przygotowuje herbatę. Czy herbata ma być mocna czy słaba? Mocna. Mocna herbata, a herbatę słodzimy czy nie słodzimy? Jedno. Jedna łyżeczka cukru. Dobrze, Łukaszu, proszę zapamiętaj to, żeby herbata była dobra. Proszę zwrócić uwagę na to, że cały czas Łukasz stoi w miejscu, utrzymuje równowagę, używając swoich nóg. Poradził już sobie z zasypywaniem herbaty. Nastąpił teraz czas na odrobinę cukru, ale chyba czas jest przed cukrem na wodę. Tak, oczywiście woda. W dzbanku mamy wrzątek. Dzbanek jest porcelanowy, cała nasza zastawa jest porcelanowa. Łukasz, proszę Cię, nie stłucz naszej porcelany, jest to nasza jedyna zastawa na ten sezon. Ale proszę spojrzeć, on sobie z tym doskonale radzi. Już teraz zasłużył na brawa za to, jak sobie pięknie radzi. Pozostaje mu tylko jeszcze wymieszać herbatę. No i oczywiście posłodzić jedną łyżeczką cukru. Łukasz, no mam nadzieję, że pamiętasz. I kiedy już ta herbata zostanie zaparzona, ona sama zostanie dostarczona do damy. Dama była o tyle ważną osobą w życiu dżentelmena, że ona nigdy sama po nic nie chodziła. To dżentelmen jej dostarczał wszelkich uciech, wszelkich dogodności. I proszę spojrzeć teraz, już Łukasz dokona takiego krótkiego przejazdu, żeby ta herbata troszeczkę ostygła, żeby była idealna do picia. I ona za chwilę przyjedzie tutaj. Proszę teraz spojrzeć, jak to wygląda. Jest to herbata zaparzona na bicyklu. Czy herbata rzeczywiście się zaparzyła? Tak. Proszę Państwa, herbata, udało nam się zaparzyć herbatę. Udało nam się nie stłuc zastawy. Dziękujemy Państwu serdecznie za ten pokaz. Miejmy nadzieję.
zabiją tak. Gdy jest pogoda, to nie woda, tylko jeszcze brak do szczęścia. Jak przyjemnie połysa się przez fal, szumi woda i płynie sobie w dal.